Piotr Rapkowski. Piotrze, poprzednie Mistrzostwa Świata odbyły się w Katarze. Tam Polska zdobyła brązowy medal. Czy wracasz jeszcze do tych chwil, czy to już jest historia? To już jest historia, już nie myśli się o tym. Teraz przed nami są nowe wyzwania, nowe Mistrzostwa Świata, nowa drużyna i jedziemy teraz do Hiszpanii na turniej, potem do Francji, na pewno pełni optymizmu. No właśnie, z jakimi nadziejami przystąpicie do turnieju, który się nazywa Mundial? Dla nas najważniejszy będzie każdy kolejny mecz, każdy kolejny przeciwnik. Będziemy się skupiać na tym, żeby w tych poszczególnych meczach po kolei nie rozmyślać nie wiadomo o czym, nie wybiegać w przyszłość. Po prostu tam postarać się wygrać. Czy każdego przeciwnika potraktujecie jakby podobnie, jednakowo, czy na jakieś konkretne mecze szczególnie się skoncentrujecie? Nie no, każdy przeciwnik jest wymagającym przeciwnikiem. Teraz nie ma już łatwych przeciwników. Poziom w świecie się wyrównał. Było to widać szczególnie na Olimpiadzie. Nie można nikogo lekceważyć. Ty zmieniłeś, można powiedzieć już, czy zmienisz barwy klubowe, jeśli chodzi o następny sezon, tak? To będzie SC Magdeburg. No właśnie, dlaczego akurat tamten klub? Oczywiście klub z tradycjami, wygrający w najsilniejszej lidze świata, w Bundeslidze, mający przyszłościowo naprawdę duże aspiracje, jeśli chodzi o samą Bundesligę, a potem i Puchary Europejskie, dlatego ten projekt bardzo mi się spodobał i tam, że tak powiem, zakotwiczę. A czy też będzie tam czekały Cię nowe zadania na boisku? Właśnie to też jakby zadecydowało, że zdecydowałeś się na przenosiny? Na pewno będą zadania obronne przede wszystkim, ale też jakieś tam szanse w ataku będę dostawał. Zależało mi na tym, żeby jak najwięcej minut spędzać na parkiecie, nie tylko w roli defensora. Dziękuję bardzo.